3 marca wspominamy błogosławionego Jakuba de Canepacci, zakonnika. Jakub urodził się w 1438 roku w Piasca w parafii Crevacuore w Piemoncie na północy Włoch. W domu otrzymał staranne wychowanie i formację religijną. Zachwyciła go cześć, jaką ojcowie karmelici oddawali Najświętszej Marii Pannie, toteż postanowił przyłączyć się do ich wspólnoty. Zastrzegł, że chce być tylko bratem zakonnym, lecz w duchu posłuszeństwa oddał się bezwarunkowo do dyspozycji przełożonych. Ponieważ w tym czasie słabo funkcjonowała gospodarka klasztorna, gdyż osłabiały ją różne plagi i nieurodzaje, sytuacja materialna jego i nie tylko jego klasztoru była trudna. Jakubowi powierzono funkcję kwestarza. Chodził on po ulicach Vercelli, gdzie znajdował się jego klasztor, i prosił o jałmużnę. Za zgodą przełożonych, tym co wyżebrał, dzielił się z ubogimi. Jakub przez wiele lat pełnił też posługę furtianina. Przyjmował ludzi, którzy przychodzili do klasztoru najczęściej z różnymi prośbami. Słynął z tego, że każdego przyjmował z niezwykłą uprzejmością, szacunkiem i miłością. Dzielił się z innymi też swoimi posiłkami. Sam dużo się modlił i ciężko pracował. Biograf zapisał o nim: jaśniał godną podziwu świętością, choć nieznaną ludziom. Natomiast Martyrologium Rzymskie z właściwą sobie precyzją przekazuje, że odznaczał się oddaniem modlitwie i pokucie. Jakub zmarł w czasie zarazy w wieku 70 lat w 1508 roku. Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, udziel nam ducha modlitwy i pokuty, którego udzieliłeś błogosławionemu Jakubowi, abyśmy za jego przykładem osiągnęli chwałę nieba. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,